Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj wrócimy do tematu wyborów korespondencyjnych, które niestety wygląda na to, że służą jedynie partii rządzącej, w ten sposób, że dzięki nim pan prezydent Andrzej Duda będzie wybrany na kolejną kadencję, a wszystkim innym szkodzą. W poprzednim materiale udowodniłem, że te wybory korespondencyjne przełożą się na większą liczbę zachorowań, a co za tym idzie większą liczbę zgonów, czyli część ludzi po prostu straci przez nie życie, i dlatego one się ten vlog, dlatego się nazywał wybory śmierci, ale on się tak również nazywał, dlatego że przez to, że będziemy mieli większą liczbę zachorowań oraz większą liczbę zgonów, to będziemy musieli dłużej siedzieć na tej cholernej kwarantannie, bo przez ten mały incydent w kwarantannie po prostu cofniemy się o kilka tygodni w, w ramach jej działania, w ramach jej efektów czyli będzie musiała ona potrwać kilka tygodni dłużej, a co za tym idzie. Kilka tygodni dłużej zażynana będzie nasza gospodarka i prawdopodobnie już w ogóle nie będzie co z niej zbierać. A okruchy, które po niej zostaną, zagospodarują sobie duże międzynarodowe koncerny, i tak oto będziemy mieli swoistą ekonomiczną podmiankę, podmiankę polskiego biznesu na duże międzynarodowe korporacje. Ciekaw jestem, czy rząd zdaje sobie z tego sprawę, czy działa na korzyść międzynarodowych korporacji nieświadomie. O tym wszystkim było w materiale poprzednim pod tytułem Wybory Śmierci. Dzisiaj pociągniemy sobie ten Temat i udowodnię, że te wybory korespondencyjne na każdego z nas potencjalnie ściągną ryzyko długiego i uciążliwego postępowania karnego, które w najlepszym wypadku zakończy się stratą dużej ilości czasu i nerwów a także potencjalnie zarażenie, bo przecież policjanci to jest chyba trzecia czy czwarta grupa społeczna najczęściej zarażona wirusem w Polsce. Ale to, to jest najlepsza opcja, czyli właśnie te potencjalne zarażenie oraz duża ilość straconych czasów, nerwów, nieprzyjemności, a w najgorszym wypadku możemy trafić do pierdła na 3 lata. To jest bardzo poważny problem, prawda? Do tego problemu dochodzi jeszcze to, że nie ma Cudów we wsi. Te wybory będą miały całą masę nieprawidłowości. W wyniku czego, co zaraz udowodnię, wybór prezydenta będzie możliwy do podważenia na pstryk. Po prostu na pstryk. I, I w najgorszym wypadku pan prezydent będzie kwestionowany na arenie międzynarodowej, co może mieć ze sobą bardzo dalekosiężne nieprzyjemności dla nas wszystkich, ale także mogą nas wywalić z Unii Europejskiej. I teraz tak, ja wiem, że duża część ludzi w internecie nie lubi Unii Europejskiej i uważa, że Unia Europejska to jest zło i powinniśmy sami z niej wyjść. Nawet jeśli, to pamiętajcie, że jest zupełnie co innego jak sam wychodzisz z pewnego klubu, a co innego jak cię z tego klubu wypierdzielają. Chyba. Każdy umie sobie to wyobrazić. Chociażby porównując do sytuacji, gdzie cię bramkarz wywala z knajpy, a gdy mówisz, no knajpa mi się nie podoba, sam wychodzę. Nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zwróćcie uwagę, chociażby teraz, w dobie tego kryzysu. czy, gdy, czy Jak się zachowuje PiS? Jak się zachowuje Polska, jak się zachowuje Unia Europejska. I to, że PiS de facto nas wypieprzył z Unii Europejskiej, bo nie chce im się brać udziału w różnych europejskich mechanizmach, to na przykład mamy takie sytuacje, że Polacy mogli wracać z całego świata do Polski za darmo. Wystarczyło, żeby PiS sobie chciało się. Uruchomić odpowiednią procedurę europejską. Mogli Polacy za to w ogóle nie płacić, a płacili to gigantyczne pieniądze lotowi, prawda? Państwowej spółce. Teraz dzięki Unii ci ludzie mają szansę odzyskać te pieniądze. Nie dzięki pisowi, tylko dzięki Unii. Gdyby ci ludzie wracali zgodnie z unijnymi procedurami, to nie byłoby takich horrendalnych sytuacji, że wracali samolotem bez żadnych maseczek, potem ich ładowano z kilku samolotów do jednej hali przylotów. Gdzie wystarczyło, żeby jedna czy dwie osoby były zakażone, i nagle Bach 400-500 osób mogło złapać bakcyla. Wiecie, to wyglądało troszeczkę tak, jakby PiS świadomie chciał sprowadzić wirusa do Polski, jakby chciał, żeby ludzie byli pozarażani, lub też że jest skrajnie nieudolny. Ciekawostka, prawda? Kolejna rzecz. W Polsce nie ma maseczek. Nie ma maseczek. Jest faktyczny przymus ich noszenia, już niedługo będzie. No, teoretycznie możemy sobie zasłaniać y, twarz szalikiem, tylko każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie, wie, że to jest no, średnio rozsądne. A więc jest y, zakaz, y, jest nakaz zakrywania nosa i ust. W praktyce najlepiej to robić przy pomocy maseczki. Maseczek nie ma. Dlaczego nie ma maseczek? Między innymi przez to nie ma maseczek, że PiSowi nie chciało się wziąć udziału w unijnej procedurze. Unia już sobie zamówiła te maseczki, już je ma. Mnie. U nas są tylko jakieś szopki, że jakiś jeden samolot, co prawda bardzo, bardzo duży, ale jeden przyleciał z Chin. Zobaczymy, czy ten towar będzie odpowiedniej jakości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, kochani moi, takie wywalenie nas z Unii Europejskiej to wcale nie jest taka dobra opcja. Co innego samemu wyjść, a co innego być wywalonym. Zwłaszcza, że spójrzcie, spójrzcie na pewne rzeczy, które PiS zrobi. Też pamiętajcie, że Polska sama. Długo nie zostanie, i jak wyjdziemy z jednej strefy wpływów, nazwijmy to unijnej, to szybciutko wejdziemy w drugą strefę wpływów. No właśnie, jaka zam zostaje? Rosyjska, amerykańsko-izraelska? Kochani moi, aż strach się bać, kto może przejąć nas sobie od Unii Europejskiej. Ja się bardzo, bardzo boję, ale to jest oczywiście zupełnie inna kwestia. Do tego też te wybory będą za cholerę nieadekwatne. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że mam twoją ciekawość. Jeśli dotrwałeś do teraz, teraz jest siódma minuta mniej więcej tego materiału, to bardzo serdecznie te dziękuję. Bardzo bym prosił łapkę w górę, komentarz i udostępnienie, bo dzięki temu ten materiał się może rozejść w większej liczbie egzemplarzy, do większej liczby ludzi dotrzeć. No właśnie. I, i sobie porozmawiajmy na temat tych um, wyborów korespondencyjnych kompletnie w oderwaniu od wirusa. Bo... Skutki wirusowe, czyli możliwość zachorowania, skutki śmiertelne i zniszczenie gospodarki jeszcze większe, przez to omówiłem już w materiale wybory śmierci. Śmierci potencjalnie nas Polaków oraz naszej gospodarki, a to za tym idzie znowu nas Polaków, bo jak ktoś ma długi, a straci pracę i w kontekście bank mu zabierze na przykład mieszkanie i nie będzie miał gdzie mieszkać, no to też nie jeden wtedy sobie życie odbierze. Kochani, zacznijmy od początku cała ta procedura, jaką PiS sobie wymyślił. Pierwszy krok to poczta polska dostarczy polakom do skrzynek na listy lub do rok własnych. Tutaj jeszcze trwają, że się tak wyrażę na ten temat do samego końca rozmowy, o, że się tak wyrażę. Pamiętajcie, że to wszystko jest w senacie, więc tam jeszcze mogą być jakieś poprawki i tak dalej. Właśnie poczta polska dostarczy nam polakom. Pakieciki wyborcze. W Te pakieciki mają zawierać kopertę zwrotną, kopertę do wrzucenia karty do głosowania oraz oświadczenie. Pomysł jest mniej więcej taki, że, um, na tej, że wypełnimy sobie taką, taką ankietę, gdzie podamy swoje imię, nazwisko, PESEL, adres i kilka innych danych osobowych. No, znaczy, adres to będą mieli na tej kopercie zwrotnej, ale tam podamy m.in. PESEL, i tak dalej, i podpiszemy, że to my, złożymy oświadczenie, że to my, w sposób tajny, nieskrępowany, i tak dalej, żeśmy oddawali głos. To podpiszemy, wrzucimy z danymi wrażliwymi. I do tego dołączymy kartę do głosowania, którą włożymy do kolejnej koperty. Czyli to jest tak. Karta do głosowania, zaznaczamy tam xik, wkładamy do koperty. Do tego jakby dołączamy na kopertę to oświadczenie, to znowu wszystko wkładamy w kopertę zwrotną i idziemy do skrzynki na listy odesłać to e, odesłać to do do komisji wyborczej. Komisja wyborcza, których będzie bardzo, no oczywiście przy, y, przy skrzynce na listy z dużą dozą prawdopodobieństwa łapiemy wirusa. Po tych skrzynek na listy, jak się łatwo możecie przekonać, jest bardzo mało na mieście, w związku z tym jest ich mniej niż um, tych, niż lokali wyborczych. A urnę wyborczą też przecież można by wynieść na, pod, na, na zewnątrz, więc argument, że to na przykład wisi na poczcie, czy tam na jakiejś szkole, czy na jakimś urzędzie w ogóle do mnie nie trafia, bo urny wyborcze też można zrobić, m, wynieść m, przed przed budynek i, i, i tyle, prawda? Trzymać pod parasolem albo zrobić w jakiś sposób metalowe, tak, tak jak te, żeby były wodoodporne. Czy z jakiegokolwiek... Z, z plastik też jest wodoodporny, więc nawet plastikowa urna byłaby e, ok. Dobra, wysyłamy to. Następnie poczta e, przekazuje to do komisji wyborczej. Komisja wyborcza roz, otwiera te nasze pakieciki Sprawdza sobie z listą, kto głosował, kto nie głosował, a więc wie, kto, który, od kogo dostała pakiecik z powrotem. Bo sobie tam sprawdza, czyta sobie te oświadczenia, czy ludzie oświadczyli, że głosowali tak jak trzeba. Tam są wszystkie nasze dane. PESEL też przypominam. Sprawdzam, sobie z listą, a więc wiedzą, które karty dostali z powrotem, a potem tą kopertę z, z głosem wrzucają do urny. A potem znowu robią taką szopkę z otwarciem tej urny, otwierają te koperty i liczą te głosy. Chodzi o to, żeby, nie, żeby komisja nie wiedziała, z której koperty czyjej wyciągnęli którą kartę do głosowania, więc kto jak głosował. No i potem już jest normalnie, podają te dane. W teorii wszystko fajnie, prawda? W teorii. W praktyce problem zaczyna się robić w momencie, w którym taka karta do głosowania gdzieś przepadnie. Ponieważ za różne rzeczy, które różnie są nazwane, tak jak zniszczenie, ukrycie, i inne tego typu rzeczy, tej karty do głosowania, grozi do trzech lat więzienia. I teraz w momencie, w którym taka karta zostanie nam dostarczona lub powinna być nam dostarczona, a powinna zostać dostarczona wszystkim, a Czyli w momencie, w którym nasza karta do głosowania nie, nie zostanie dostarczona do komisji wyborczej, to grozi nam do trzech lat więzienia. A na pewno grozi nam postępowanie karne, może na początku wyjaśniające, ale jednak takie, w którym będziemy brać udział wyjaśniające, co się z tą kartą stało od trzech lat pierdla. Przypominam, trzy lata więzienia to jest dość spore zagrożenie karą, to jest na przykład za uporczywe nękanie, próbę zniszczenia y, ludziom życia, no to, to jest ten, y, ten poziom zagrożenia karą. I wystarczy, że nasza karta do głosowania nie dotrze do komisji wyborczej. A więc tutaj już mamy pierwszy wniosek, daje to swoisty przymus głosowania. bo jeżeli nie odeślesz tej karty, no to na pewno ona nie dojdzie. A jak nie dotrze, no to jest postępowanie. Prawda? Co się z nią stało? Czy może ona została zniszczona? Czy, on, czy może jej nie dostałeś? Co się stało? Dlaczego ta karta nie wróciła do komisji? Teraz biorąc pod uwagę, że w Polsce jest tam 20 coś up milionów uprawnionych do głosowania, wystarczy, moi kochani, że nie dotrze z powrotem do komisji 10% kart. To i tak by było. Świata, ludzie mielibyśmy frekwencję na poziomie 90%. Ale powiedzmy, że w praktyce będzie dużo mniej. W praktyce ta frekwencja będzie dużo poniżej standardowej, zobaczycie. No z prostej przyczyny. Ludzie nie będą chcieli ryzykować utraty zdrowia i życia, ale powiedzmy, że 90% tych kart dotrze. To znaczy, że mamy około 2 milionów postępowań. To nam. Zajmie prokuraturę w obecnym kształcie jakieś 3 lata. I to nawet jak będą robić te postępowania po łebkach. O tym, jak to nam zajmie policję, to już wolę nie myśleć. A wiecie, a w tym czasie hulaj dusza piekła nie ma. No. Prawdziwi bandyci będą dom niczym na szklanej pułapce 3. Może pamiętacie? Taki fantastyczny film z Bruceem Willisem, gdzie był taki bandyta. Tak, teraz będzie trochę spoilera. Był taki bandyta, który no, dał zajęcie policji, i przez to, że on dał zajęcie policji, to. to Policji nie było gdzie indziej. I to jest taka fajna scena, jak bodajże Bruce Willis łapie gnojka, który się włamał do sklepu, i się pyta, czy opłaca się iść do więzienia za Batonik. A ten gnojek odpowiada, jak to pójść do więzienia? Nie ma policji, gdzieś wywiało wszystkich policjantów, można ukraść Fort Knox. No, no to jak wszyscy, jak duża część prokuratorów oraz policjantów, gdzie przecież tam są braki kadrowe, zacznie się zajmować takimi sprawami i wyjaśniać. Czy to myśmy skitrali tą kartę, a może ktoś ją ukradł, a może ktoś ją wyciągnął ze skrzynki na listy naszej, a może ktoś ją wyciągnął ze skrzynki na listy, do której ją wrzuciliśmy, a może kurier ją ukradł. Jak zacznie to policja wyjaśniać, prokuratura prowadzi te postępowania, no to nam tak zablokują system, który i tak już jest niewydolny, że jestem przekonany, że dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy bandytów nigdy nie zostaną złapani, bo nie będzie komu ich łapać, a już na pewno nie będzie komu przeprowadzać postępowań, więc będą umorzone postępowania w wyniku przedawnienia karalności. A, a przestępcy, wiedząc o tym, Będą jeszcze bardziej roz, rozuchwaleni i będą szczególnie dużo przestępstw popełniać, bo będą liczyli na to, że nie będzie czasu się nimi zajmować bo policja będzie przez całe lata razem z prokuraturą i potem pewnie też sądami rozwiązywać zagadki kart do głosowania, które nie wróciły do komisji. Okej, okay. czyli już mamy de facto mamy wzrost bandytyzmu. Mamy miliardy, które wydamy na działania policji, prokuratury i sądów, żeby porozstrzygały tę sprawę. Mamy przeklętą niekonstytucyjność faktycznego nakazu oddania głosu. W tej chwili nasze głosowanie, wzięcie udziału w wyborach, to jest nasz przywilej. Mówi się, że to jest nasz patriotyczny obowiązek, ale to jest tylko takie powiedzenie. Nikt nas nie może zmusić do wzięcia udziału w wyborach. Tutaj też nikt nas nie będzie mógł zmusić do wzięcia udziału w wyborach, ale musimy mieć świadomość, że nie wzięcie udziału w wyborach naraża nas na wzięcie udziału w postępowaniu, które być może wyjaśni, że po prostu żeśmy nie, nie wzięli udziału, bo nie chcieliśmy, i być może będzie to tak interpretowane, że na przykład skitranie tej karty do głosowania w domu, bo nie chcemy głosować, nie jest karalne. Ale mimo wszystko. Wiecie, takie przyjście prokuratora czy policjanta do domu to przyjemne nie jest. Ale nawet zagłosowanie nie gwarantuje sukcesu. Wiecie, jak ja studiowałem prawo, to było bardzo dawno temu, to mieliśmy takie, tak, taki żarcik na kryminalistyce: jak najłatwiej, zgubić, jak najłatwiej pozbyć się trupa? Trzeba go wysłać samemu do siebie paczką w poczcie polskiej. No to oczywiście był taki wredny, i trochę niesmaczny, i troszeczkę krzywdzący dowcip, który no sugerował, że poczta polska strasznie gubi przesyłki. To było około 20 lat temu, i od tej pory poczta bardzo się poprawiła, ale każda instytucja, jak będzie miała przeprowadzić tak gigantyczną operację, to część przesyłek pogubi. Po prostu. Tych przesyłek będzie około 20 milionów i trzeba będzie je przesłać kilka razy, bo najpierw trzeba będzie je dostarczyć nam. Pytanie, w jaki sposób? Albo wystarczy nam je powrzucać do skrzynek, albo mm, trzeba będzie je powrzucać do rąk własnych. Jeśli do rąk własnych, no to mamy stwarzanie zagrożenia epidemiologicznego level hard. I to wszystko jedno, czy listonosze je rzeczywiście będą chodzić i nam je dostarczać, czy też powrócają nam awiza. Swoją drogą, jak powrócają nam awiza, to ludzie ich nie podbierają, no bo przepustowość odbiorcza placówek pocztowych jest teraz bardzo, bardzo niska, więc ludzie by z miesiąc odbierali a te awizowane przesyłki. Znaczy, a jest tylko 4 dni na odbiór, więc część by i tak nie została odebrana. A więc wydaje się, że, że takie doręczanie do rąk własnych to jest głupota. No więc może trzeba powrzucać do skrzynek. Ale jak to powrzucać? Czy powrzucać to tak jak, e, jak wrzuca się na przykład ulotki, czyli tak zwane e, przesyłki bezadresowe? Czyli że po prostu są skrzynki, do każdej skrzynki bach, taki pakiecik? No chyba nie. Z wielu powodów. Po pierwsze, w danym mieszkaniu może mieszkać jedna osoba, mogą mieszkać trzy osoby. Prawda? Więc, więc, więc trzeba by... To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ktoś może mieć trzy mieszkania. To jak ktoś ma trzy mieszkania, to ma dostać trzy pakieciki wyborcze? No chyba nie. Ech. Więc trzeba by to adresować. Jak, będą, jak będzie to adresowane, to pomijając, jaka to jest gigantyczna, mm, gigantyczna operacja, to się pocztowcy pomylą. Kochani moi, ja... Nie mieszkam znowu w tak strasznie gigantycznym bloku, a więc nie ma znowu tak strasznie dużo skrzynek na listy i za każdym razem, jak listonosz przychodzi, to potem dwa, trzy listy lądują na skrzynce na listy, bo się listonosz pomylił, wrzucił mnie do tej skrzynki, co trzeba. Ergo, już na tym etapie część z nas nie dostanie swoich kart do głosowania. Bo tak, bo będziemy mieli pecha, nie dostaniemy tych kart. I to z jednej strony uniemożliwia nam wzięcie udziału w wyborach, prawda? A z drugiej strony z miejsca już bierzemy udział w postępowaniu karnym, które daj Boże, sami zainicjujemy, to wtedy będzie większa szansa, że śledczy nam uwierzą, że po prostu my jesteśmy poszkodowani, nie dostaliśmy tych kart, a nie że na przykład sami żeśmy je zniszczyli, spalili, ukradli, co, cokolwiek, prawda? Tylko, że, żeśmy ich nie dostali. Można śmiało założyć, że tak co najmniej promil e, tych kart w ten sposób nie dotrze do adresata, czyli e, z 20 milionów 200 tysięcy postępowań mamy już. Dlaczego te karty nie dotarły do adresata? Z tego też powodu e, te wybory będą już do podważenia, no bo ileś procent ludzi, to znaczący procent. Na przykład 200 tysięcy to jest chyba bardzo znacząca liczba ludzi, zwłaszcza, że te wybory mogą tam być na przykład o niewielkie, niewielkie, niewielkie ilości głosów, mogą że się decydować, czy na przykład czy będzie druga tura, czy nie będzie drugiej tury, albo kto wygra w drugiej turze, prawda? Daj Boże, żeby była druga tura. Um, to będzie, z tego już powodu mogą być wybory uznane za nieważne, bo ileś ludzi nie będzie mogło skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do zagłosowania. OK, to jest jedna rzecz. już mamy postępowanie. Potem sami głosujemy Ech, i znowu. Możemy zdecydować, że w, w cholera, no, że zdrowie najważniejsze, nie idziemy do głosowania. No tyle tylko, że wtedy, no to bardzo poważnie ryzykujemy, że tylko jak nie idziemy do głosowania, to nie oddajemy tych kar. Więc znowu postępowanie. A na końcu może się tak okazać, że ktoś po prostu, nie wiem, ukradnie po drodze te karty do głosowania, zgubi, cokolwiek się stanie, i nie dotrą one do komisji, lub też na końcu komisja nie zauważy, źle napisze itd. Mamy aż cztery, może nawet 5 przypadków, w których czeka nas postępowanie. Takie postępowanie nie jest przyjemne, zwłaszcza jeśli nie zostanie zainicjowane przez nas, więc możemy śledczych być uznani, że to myśmy przykład, skitrali tą kartę. Przychodzi do Ciebie, wyobraź sobie taką sytuację, ona jest całkiem realna. Chyba, że tam coś pozmieniają w prawie, ale na razie jest całkiem realna. Budzisz się około 6 rano, ale nie dlatego, że, nie wiem, już się wyspałeś, tylko dlatego, że masz walenie do drzwi. Przychodzi, otwierasz te drzwi, no już dochodząc do tej drzwi słyszysz otwierać policję, się myślisz, kurde, o co chodzi, nie wiem, impreza była za głośna, albo nie wiem, tam czciwe ziele za mocno komuś weszło. Cholera, o co chodzi? Otwierasz, oni tak dają ci taką oni dają ci taką kartkę, gdzie jest napisane, że tutaj yy, od prokuratora, że wzywają ciebie do wydania kart do głosowania, które być może nielegalnie przechowujesz, yy, albo no jak nie, albo pozostałości po zniszczeniu, a jak nie, to oni ci przeszukają mieszkanie. Okej, okay. załóżmy, że nie zniszczyłeś tej karty, nic nie zrobiłeś. Wiecie, przeszukanie to nie jest nic przyjemnego samo w sobie. Mówiąc krótko, kipisz robią, wywalają wszystko z szafek, bałagan. No nie jest nic fajnego. No i potem jest postępowanie, które wyjaśnia. Eee, co się stało? Czy ktoś tobie nie dostarczył tego pakieciku? Czy to ty zniszczyłeś ten pakiecik? No nie daj Boże, jeszcze pojawi się ktoś złośliwy, to na przykład doniesie na policję, że widział, jak to na przykład handlowałeś takimi pakiecikami. Bo to, że będą handle takimi pakiecikami, to jest 100%. Wiecie, już w tej chwili są jakby przypadki bardzo częste, że nie będę. Wiecie co? Obejrzyjcie sobie taki mój vlog przed ostatnimi wyborami. To nie jest vlog, to jest w zasadzie wywiad. Człowiekiem, który się zna, jak to wybory przeprowadzano, się nazywał Jak się fałszuje wybory w Polsce. I to jest taki wywiad, gdzie on mówi, jak się w Polsce fałszuje wybory. Nie, broń Boże, nie po to, żeby uczyć kogoś fałszować, wręcz przeciwnie, tylko po to, żeby jakby. żeby żeby nie pozwolić zrobić taki obywatelski nadzór, żeby nie można było fałszować tych wyborów, nie? No i tam dużo polega na tym, że dużo sposobów sprowadza się do tego, jak wynieść kartę do głosowania z lokalu wyborczego. Teraz nie trzeba wynosić tej karty do głosowania z lokalu wyborczego. Wystarczy, no bo one już są i są na kilka dni przed głosowaniem i ludzi. Wiecie, będzie taki rynek tych kart do głosowania, że też po prostu się nie pozbieramy. No, i na końcu <laughs> y, pamiętaj, że Twoje dane, dane wrażliwe, w tym pes na kartce papieru powędrują do komisji wyborczej. I cholera wie, co się później z takimi kartkami stadia. A pamiętaj, że tam będzie komplet, po prostu komplet danych, y, do tego, że. Y, komplet danych, do tego, żeby ci. Y, żeby ci. Yy, 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 proszę jeszcze raz. Komplet danych do tego, żeby ci wziąć kredyt na Twoje nazwisko albo jakąś umowę z parabankiem zawrzeć na Twoje nazwisko, albo inne tego typu rzeczy. No będzie imię, nazwisko, adres, będzie z koperty, nie? Yy, PESEL i jeszcze wzór podpisu. No nic, tylko iść i kraść. I wiecie, ja naprawdę zastanawiam się zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę, co się dzieje, co stwarza większe zagrożenie dla mnie i dla rodziny? Czy wzięcie udziału w tych wyborach? Zagrożenie tego, że nasze dane wyciekną, bardzo ważne dane, zagrożenie zarażeniem? Czy też nie wzięcie udziału w tych wyborach? Zagrożenie nie tym, znaczy prawie na pewno zawracanie głowy przez policję i prokuraturę, a a teoretycznie, jeśli uznają winnych, teoretycznie nawet do trzech lat więzienia. A pamiętajcie, że to, że cię uznają winnym, to wcale nie znaczy, że musisz być winny. Mało to nie widy siedzi w pierwlu, dużo. No i tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, ale nie pozdrawiam tych, którzy wymyślili te cholerne wybory, ponieważ to jest po prostu zło. I tylko tyle. Trzymaj się, trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Pa!